Hej wam wszystkim w kolejnym filmiku. Znowu jestem w domu, tak jak już zdążyliście pewnie zauważyć. Przyjechałam na dość krótko, ale właśnie wzięłam bardzo mało rzeczy i to mnie tak natchnęło do tego, żeby nagrać taki filmik, czego właściwie my potrzebujemy. I potrzebujemy naprawdę niewiele. Ja tutaj przyjechałam na 4 dni tylko, 4-5, zobaczymy jeszcze, ale wzięłam bardzo mało rzeczy i tak naprawdę to wszystko jest wystarczające i nie potrzebuję więcej rzeczy i to jest takie, trochę otworzyło mi to oczy i to jest dla mnie takie trochę przygotowanie do tego, minimalizowania rzeczy do zmieszczenia się w jednym wielkim plecaku. Bo dobra, 4 dni to nie jest to samo, kiedy jedziemy gdzieś na miesiąc, 2, 3 na rok, prawda? Ale mówię tu o takich tygodniowych wypadach, może 2-tygodniowych, myślę, że też by było spoko. I wzięłam, nie wiem, z ciuchów naprawdę tak mało rzeczy, że jestem w szoku i chcę wam to pokazać. Chcę się z wami tym podzielić. I jeśli chodzi o kosmetyki, też wzięłam naprawdę mało i nie potrzebuję niczego więcej. I to jest takie szokujące, że my pakujemy się po prostu w jedną wielką walizę, a wyjeżdżamy na tydzień, na dwa i nie możemy zmieścić się w coś mniejszego. Większości tych rzeczy nie używamy. I nie oszukujmy się, pranie praniem, ale jeśli coś nam się wybrudzi, możemy przeprać to w rękach. I wiem, że to nie jest dla wszystkich. Ci, co po prostu mieszkają w domu, chcą mieć taką możliwość wybierania, chcą mieć czas na to pranie, na prasowanie, nie wiem, na wszystko. I im nie będzie się chciało poświęcać czasu na przykład co parę dni, żeby wybrać sobie bieliznę, czy przebrać jakąś koszulkę, spodenki, cokolwiek. Ale chciałabym wam tylko tym pokazać, że naprawdę my nie potrzebujemy wiele rzeczy. I przyjeżdżając tutaj na te 4 dni czy 5, to nie jest duża różnica, jeśli my na przykład pierzemy co tydzień ubrania i możemy sobie wziąć parę rzeczy więcej, tak? Możemy mieć parę rzeczy więcej i idealnie wpasować się w nasz rytm, prawda? Bo myślę, że większość ludzi robi pranie co tydzień, czy tylko ja tak mam? Rozgaduję się bardziej. Poukładam na łóżku rzeczy, które ze sobą wzięłam, które używam. Chciałabym wam też pokazać, czy zmieszczę się do mojego kankena. Tego normalnego, klasycznego, Jezu, ile on miał? 17 litrów chyba. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o inne rzeczy poza kosmetykami i ubraniami, nie włożę laptopa, bo ledwo on się tam mieści, nie chcę go tam wyszarpywać. Zobaczymy, czy w tak małym plecaczku mogłabym się zmieścić, na przykład wyjeżdżając na tydzień gdzieś w podróż. Więc to jest wszystko, co zabrałam ze sobą i tak naprawdę mogłam wziąć jeszcze jeden t-shirt i może jeszcze jedną parę długich spodni, ale to jeśli bym wyjeżdżała na dłużej, nawet na miesiąc, myślę, że to by mi wszystko starczyło. Więc tak, ja mam na sobie tą białą koszulkę, którą widzieliście i takie spodenki, takie shorty i tyle. Więc tutaj bluza na jakieś chłodniejsze dni, tak samo tutaj mam czarne leginsy, które można ubrać i na podomu z bluzą czy z jakąś koszulką i z jakąś ładniejszą bluzką, taką brzoskwiniową, którą widzieliście już 1000 razy w filmikach. I czarna, zwykła sukienka też na jakieś, może nie większe wyjście, ale jeśli chcę ubrać się ładniej. Tutaj mam 2 tank topy, bardziej na podomu, chociaż w tym czasem wychodzę.
Może wzięłabym inny, jeden ładniejszy, drugi taki też na podomu. No i jeden t-shirt. I t-shirt jeszcze bym wzięła, tak jak już wspomniałam, oprócz tego, co mam na sobie. Jeśli byłoby mi zimno w sukience czy w tym, to nie ubrałabym oczywiście bluzy, tylko mam taki sweterek biały, bez którego również da się obejść, ale tak jak widzicie, tutaj już na każdą ewentualność mam wszystko. Zapomniałam o bieliźnie, ale bielizna no, na 4 dni, 4 pary majtek, stanik, który mam na sobie i ewentualnie para skarpetek do Adidasów i to wszystko. Tutaj okulary, telefon, słuchawki, piórnik, 2 notesy i książka, którą ewentualnie, nie wiem, w danym momencie czytam, czy jest moja ulubiona. I tutaj kosmetyczka i co mnie zaskoczyło, to to, że zmieściłam się w jednej kosmetyczce i jest dużo jeszcze miejsca, potem Wam pokażę wszystko, jest jeszcze sporo miejsca. A mam tutaj i pielęgnację, i makijaż. To jest wszystko, co zmieściło się w tej kosmetyczce. Od razu mówię, że nie mam odżywki do włosów. I tak by się zmieściła, więc spokojnie. Ale daję sobie radę, jeśli nałożę sobie to serum z Isany. I nie mam odżywki, więc nic się nie dzieje. Też da się przeżyć, ale zmieściłaby się oczywiście również i nie mam moich olejków eterycznych, ale mam ich tylko 5 z tego co pamiętam. Tutaj jest ten frankincense z kadzidła. Jest ten olejek, nie pamiętam jak to się po polsku nazywało, ale mam jeszcze 5 takich malutkich, nie takich wielkich buteleczek, więc spokojnie by się to wszystko zmieściło. Odżywka do włosów i właśnie moje olejki eteryczne. Czego jeszcze tutaj nie mam? Peelingu do twarzy, który coraz rzadziej robię. I maseczki, ale to no powiedzmy, że też by się zmieściło. Więc na 4-dniowy wyjazd nie jest mi potrzebna. Włosy. Tutaj jest Tangle Teaser, który również się tam mieści w kosmetyczce. Szampon w kostce. Jeszcze go nie używałam. To serum z Isany. Tutaj w buteleczce po Dr. Bronner's jest coś innego, ale planuję sobie kupić dużą butlę Dr. Bronner's i będę sobie do tych małych buteleczek, do tego małego przelewać, bo służy mi idealnie i do ciała, i do twarzy, i do higieny intymnej, do wszystkiego. Mogę mieć tylko to mydło, jest świetne. Tu mój antyperspirant jeszcze się nie skończył, ale już się kończy. Moje perfumy z Loving Eco, to jest Soft Curls, bardzo ładny zapach. Puder do mycia zębów od niedawna używam i jestem nim zachwycona. Szczoteczka do zębów, taka skrobaczka może powiedzmy do języka, którą też od niedawna używam. Derma i to jest krem z filtrem. I tak, olejek do twarzy Inka Inchi. Wolę inne, ale w tym momencie mam ten i go zużyję. Tutaj ten olejek z frankincense, powiedzmy, nie wiem, muszę sprawdzić jak to się po polsku nazywa. I to jest ta esencja, tak, aktywna esencja w lekkiej mgiełce z Mia. Uwielbiam ją, jest cudowna, już mi się kończy i nie wyobrażam sobie już życia bez niej, bo olejek nakładam tylko wieczorem, czasami nawet nie codziennie i ta esencja robi zakrem. Teraz, kiedy jest ciepło, to mi wystarcza spokojnie. No i tutaj makijaż, który mógłby być zminimalizowany jeszcze, ale to jest wszystko, co posiadam, więc wożę ze sobą w razie czego. 3 pędzelki. Mógłby być tylko jeden, ale te 2 też mam, też ich używam z własnej wygody, więc dlaczego nie? Do przeczesywania brwi, obciążki, pilniczek, które coraz rzadziej używam, ale w razie czego się przydaje. Penseta, jakieś gumki, tam jedną dla przykładu dałam, ale mam ich zawsze więcej i wsówki. Teraz ich zapomniałam, więc Wam nie pokażę. Tusz do rzęs, puder, bronzer, pomadka z Huro, która daje lekki kolor, używam ją zamiast pomadki, zamiast szminki.
resztka kredki z Inniki, dwa korektory z Inniki w dwóch innych kolorach i dwa lakiery do paznokci. I to wszystko mieści się tu. Otwieram go do samego końca i ładuję. No co się dzieje? No co? Jakbym miała te packing cubes, byłoby łatwiej. Ale ich nie mam jeszcze, więc musimy dać sobie radę z tym, co jest. Jeszcze tu mam miejsce na butelkę. No. Jest. Tu mam jeszcze moją butelkę. Więc wchodzi. Jest. Tutaj jeszcze jest tak mała kieszonka na telefon, na jakieś małe pierdółki. No i zamykamy. Nie zmieściłam mojej bluzy, ale no wiadomo, że jak gdzieś wyjeżdżamy, to bluzy nie pakujemy do plecaka, tylko bierzemy ją ze sobą, bo jest największa jakaś kurtka czy coś. No i też nie mam na sobie leggingsów największych. Miusia! Nie mam na sobie leggingsów, które też dużo miejsca zajmują, ale bluzę na pewno bym miała ze sobą, żeby, nie wiem, przespać się na niej, a nawet jakieś ciepło gdzieś w autobusie, w pociągu czy gdzieś. Mija! Ale tak, wszystko zmieściło się tu. Oprócz aparat też by się zmieścił, jakbym to bardziej upchała. Laptop średnio, ale wszystko zmieściło się tutaj i tych rzeczy naprawdę jeszcze bym mogła, jeśli chodzi o kosmetyczkę, troszkę bardziej zminimalizować, ale to już po co, jeśli wszystko mieści się spokojnie. Więc mam nadzieję, że taki filmik Wam przypadł do gustu i dajcie znać właśnie, czy chcecie więcej takich. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Pa!